Sup, motki, witam na moim kanale, jestem Klau, a jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji. Jeśli jesteście tu ponownie, to dziękuję bardzo, że wróciliście na mój kanał. Mam dzisiaj dla was filmik, który pojawia się na moim kanale odrobinkę później niż na wszystkich innych kanałach. Mianowicie przychodzę do was z ulubieńcami 2017 roku. Takiego filmiku nigdy u mnie nie ma z tego względu, że ja się budzę w połowie stycznia, że faktycznie jest już ten nowy rok, a wtedy już nie ma sensu nagrywać tych ulubieńców, chociaż tak naprawdę ja nagrywam to 10, więc nadal, tak jak mówię, jest to już chwilę po 2017, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Wybaczcie, że jest dość sztuczne światło, natomiast jest okropna pogoda za oknem, a tylko dzisiaj mam czas, żeby to nagrać, ponieważ moja mama z moim ojczymem przyjeżdżają na weekend, więc nie będę miała czasu przez następne kilka dni. Więc mam tutaj dla was cały koszyczek dobroci i przejdźmy może do konkretów. I zaczniemy może od pielęgnacji. Więc pierwszą rzeczą, o której chcę wam tutaj powiedzieć, jest coś, nad czym po prostu ja się mogę rozwodzić i rozwodzić. Jest to mianowicie olejek firmy Altera. Jest to Altera bioolejek z granatem. I to już jest chyba moje czwarte opakowanie, które ja zużyłam. Wiem, że któraś z was dała mi kiedyś cenę, że on jest w cenie na do widzenia, natomiast na szczęście to była tylko promocja. Ja myślałam też, że ja się popłaczę. Moja mama kupiła mi 4 opakowania. To jest już moje kolejne. Ja robię nim wszystko. Zmywam nim makijaż, myję nim twarz, nakładam go na noc jako po prostu olejek pod krem. Także on jest niesamowicie wielofunkcyjny. Bardzo fajne ma opakowanie, takie małe, poręczne, plastikowe z fajnym dozownikiem, który jak się przekręca, to nic nie wylatuje, także jest idealny na podróż. Świetnie nawilża, bardzo fajnie wygładza i ujednolica tą cerę. Jest też dobry pod makijaż, ja mam skórę suchą, więc o tym trzeba pamiętać. Do skóry tłustej pod makijaż bym go nie polecała, natomiast to jak on domywa makijaż, to też jest po prostu miazga. Także ja naprawdę, naprawdę go polecam. Ogólnie chciałabym wypróbować sobie jakieś inne olejki, Także jak macie jakieś fajne olejki do twarzy, to zostawcie sugestie na dole, natomiast to jest mój Holy Grail 2018, ja sobie nie wyobrażam w tym momencie nie mieć go, także jeśli ktoś jeszcze nie próbował, to naprawdę serdecznie polecam. Kolejną rzeczą, jak już jesteśmy przy twarzy, to może przy twarzy zostajmy, to jest krem awokado z ziai. Ja o nim mówiłam w któryś już ulubieńcach, jak nie kilkakrotnie. Ja mam już drugie opakowanie, on jest niesamowicie wydajny, bo jest bardzo treściwy, świetnie nawilża, rewelacyjnie się wchłania. Ja używam go codziennie pod makijaż i nie mam z tym najmniejszych problemów. To jest jeden z moich ulubionych kremów, jakie kiedykolwiek używałam. On po prostu świetnie sprawdza się do mojej cery. Ja naprawdę lubię się z kosmetykami ziai, mimo tego, że one są dość tanie, to sprawdzają się na mojej atypowej cerze rewelacyjnie, także polecam. Wiem, że z tej serii są też inne kremy do cery tłustej, do cery mieszanej. Na ich temat się nie wypowiem, natomiast ten polecam bardzo. I następnie mam kolejną rzecz z ziai, to jest ziaja Lano Maść. I ona tak naprawdę jest przeznaczona dla matek karmiących na brodawki. Natomiast trik z lanomaścią poleciła Ewcia kiedyś u siebie na kanale. I ostatnio też mówiła o nim Justyna z Love and Great Shoes. Ja używam lanomaści na usta. Szczególnie w zimę moje usta są po prostu zawsze spierzchnięte. Ja pracuję w pomieszczeniu, które ma klimatyzację i szczególnie w zimę bardzo to odczuwam. Moje usta po prostu są wtedy w stanie agonalnym, dlatego Lano Maść ratuje mi naprawdę tyłek, szczególnie właśnie w okresie zimowym. To jest już moja druga tubka, to jest niesamowicie mocno natłuszczający, nawilżający preparat. Absolutnie moim zdaniem nie nadaje się na dzień, jak gdzieś wychodzicie, bo on się po prostu lepi niemiłosiernie i musicie go nakładać palcami, palce wam się lepią. To jest problem, bo szaliki, włosy, wszystko po prostu do niego leci. Natomiast ja używam grubą warstwę na noc, albo jak jestem w domu, to po prostu go reaplikuję. Używam go też rano, zanim zacznę makijaż i do momentu, gdy nakładam pomadkę, on się idealnie wchłania i pozostawia usta takie miękkie, prężne, ładne, także naprawdę, naprawdę polecam, a kosztuje grosze i jest niesamowicie wydajny przez właśnie taką twardą, gęstą konsystencję. I jeśli chodzi o pielęgnację, to mam tu już tylko kilka ostatnich rzeczy i są to maseczki. I o każdej z nich napomknę tylko kilka słów, bo o większości już mówiłam w ulubieńcach. Mam tutaj jedną maseczkę w płachcie. Ja bardzo się polubiłam z maseczkami Lomi Lomi i tutaj mam akurat wino
ogromną rozjaśniającą. Ja faktycznie zauważyłam, że jak używałam jej regularnie, to moja twarz była rozjaśniona, te przebarwienia były mniej widoczne, także naprawdę polecam. Uwielbiam też o nich tą maskę nawilżającą. Reszta jest ok, ale nie są moje ulubione, natomiast te dwie bardzo, bardzo polecam. I następnie mam tutaj cztery kolejne maseczki. Mam tutaj moją ulubioną maseczkę rozświetlającą i to jest maseczka z Perfekty, to jest Perfekta Beauty Express Mask Moc Rozświetlania. To jest najlepiej rozświetlająca maseczka, jaką kiedykolwiek używałam. Ona rewelacyjnie, po prostu rewelacyjnie zostawia taką skórę właśnie rozświetloną, taką zdrową, wypoczętą. Wasza skóra wygląda na wyspaną, że tak powiem, wy wyglądacie na wyspane. Ona idealnie się sprawdza pod makijaż i jest rewelacyjna na jakieś większe wyjścia, po prostu czad. Następnie mam tutaj dwie maseczki nawilżające. Obie są z Eveline i ja stoję za nimi murem. Tą mam już zużytą, bo aktualnie nie mam żadnej pełnej. Właśnie muszę prosić mamę, żeby mi kilka przywiozła. I to jest Hydra Impact 360 nawilżanie, efekt wow. Ja o nim mówiłam wielokrotnie. To jest naprawdę jedna z moich ulubionych maseczek. Ona rewelacyjnie nawilża. Drugą, równie dobrą, jest maseczka Biohyaluron 4D. Też ją bardzo lubię. Mam wrażenie, że ta ma trochę bardziej normalną konsystencję, tamta druga jest trochę bardziej żelowa. I ona, mam wrażenie, że nie wchłania się aż tak dobrze. Trochę więcej jej zostaje na twarzy niż właśnie tej żelowej, ale również ją bardzo, bardzo polecam. No i następnie mam maseczkę z Bielendy Carbo Detox, oczyszczająca maska węglowa. I powiem wam, że ja z tymi maskami węglowymi naprawdę się polubiłam. One są okropne, jeśli chodzi o zmywanie. To jest po prostu jakiś koszmar, dramat i naprawdę to jest niefajne. Natomiast działanie to rekompensuje. Ona genialnie oczyszcza twarz, genialnie nawilża również, co myślałam, że to się nie będzie sprawdzać, bo jak przeczytałam, że tu jest, wiecie, detoks, odświeżenie, nawilżanie, a jednocześnie jest tu węgiel, to jakoś nie mogłam w to uwierzyć, natomiast naprawdę, naprawdę polecam. Także to jeśli chodzi o pielęgnację, nie ma tego jakoś super dużo, ale to są same moje perełki. I teraz przechodzimy do kolorówki. I cały dzisiejszy makijaż mam wykonany właśnie tymi kosmetykami, które wam za chwilę pokażę. Więc zaczniemy może od kolejności nakładania. Jeśli chodzi o bazę, to wybrałam bazę z Bielendy, to jest Bielenda Makeup Academy Pearl Base, ta nawilżająca. Widziałam ostatnio, że jest jakaś nowość z zieloną herbatą i na pewno ją też wypróbuję. Ten rok należał do tej bazy, ja używałam ją najczęściej, jakoś nie wiem, w zeszłym roku najczęściej używałam baz takich redukujących przebarwienia i mocno takich silikonowych, że tak powiem. W tym roku bardziej potrzebowałam baz nawilżających, no i ta po prostu wygrała moje serce. Jedynym minusem jest to, że ona jest lekko niewydajna, to jest już moje drugie opakowanie, jeśli nie trzecie. Naprawdę polecam. Podkład. Miałam tutaj lekki problem, ponieważ podkładów w tym roku fajnych kilka mi się udało znaleźć, natomiast jak tak sobie w pamięci przejrzałam cały rok, to najbardziej i jakby najprężniej używałam L'Oreal True Match. Ja mam odcień 1N Ivory. Zużyłam chyba, to jest moja trzecia buteleczka, która też już ma końcóweczkę. I powiem wam, że to jest podkład rewelacyjny. Ja miałam go na sobie na koncercie Tokyo Hotel i dla mnie to jest wyznacznik tego, że uwielbiam ten podkład, bo nic, czego bym nie lubiła, na tak ważne wydarzenie bym nie użyła. Uwielbiam, on rewelacyjnie wtapia się w skórę, długo się utrzymuje, świetnie zakrywa niedoskonałości, nie jest mocno kryjący, natomiast da się to krycie budować i wygląda on rewelacyjnie, także naprawdę, naprawdę polecam. Ja wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy tego podkładu i ja go uwielbiam. Jeśli chodzi o korektory, to mam tu trzy. Jeden typowo pod oczy, jeden typowo na zanieczyszczenia, a drugi, który używam i tu, i tu. Zacznę może od tego pod oczy. To jest Bourjois Radiance Reveal i ja o nim dowiedziałam się dzięki Zoe. Ona mówiła o nim w którejś z swoich ulubieńcach i ja wiedziałam, że jeśli ona coś poleca pod oczy, to mi się to sprawdzi, bo mamy bardzo podobne gusta, jeśli chodzi o korektory pod oczy. I powiem wam,
że to jest po prostu rewelacja. On jest super wydajny, ponieważ jeden z moich ulubionych korektorów pod oczy to jest L'Oreal Lumimanic, ale on jest okropnie niewydajny, kosztuje około 50 kilku złotych, a wystarcza mi mniej więcej na 1,5 miesiąca, więc on ma o wiele lepszą wydajność i rewelacyjne działanie, super zakrywa... Może nie tyle sińce pod oczami, bo ja nie mam sińców, ale wiecie, takie wory pod oczami, przyjemnie rozświetla nam tą okolicę, nie roluje się, nie zbiera się gdzieś tam w załamaniach, także naprawdę, naprawdę super. Korektor, który skradł moje serce, jeśli chodzi o zanieczyszczenie, to jest MAC Pro Longwear Concealer i ja mam go w odcieniu NW15. Ten przypadł mi niesamowicie do gustu, mam już zużyte powiedzmy ponad połowę opakowania. Rewelacyjnie. Jedyne zastrzeżenie, jakie mam, to jest do pompki. Wybaczcie, bo jest bardzo upierdzielona. Długo zajęło mi nauczenie się naciskania jej na tyle delikatnie, żeby wyleciało mało produktu, a i tak jest to bardzo trudne. O wiele bardziej wolałabym, żeby był tutaj taki dozownik, wiecie, wyciągany. Natomiast sam produkt jest po prostu rewelacyjny. Korektorem, który właśnie ja używam, że tak powiem, dwa w jednym, bo on świetnie nadaje się pod oczy, ale świetnie nadaje się również na zanieczyszczenia, to jest korektor z Everlane. Ja mam tutaj dwie tubki, bo mam jedną, która już nie ma nazwy, i druga, która czeka na użycie, to jest Art Scenic korektor 2 w 1 kryjąco-rozświetlający. I powiem Wam, że wydaje mi się, że Everlane poszerzyło gamę kolorów, bo jak kupowałam go poprzednio, to najjaśniejszy był kolorek Light, a teraz udało mi się kupić kolorek Porcelain, więc bardzo się cieszę. I to jest rewelacyjny korektor, który zdaje swoje zadanie na 100%. Po prostu jest super, nie ściera się, nie roluje, nie wchodzi w załamania, świetnie zakrywa niedoskonałości, ale również idealnie sprawdza się pod oczy, bo nie ma takiej bardzo ciężkiej konsystencji, jest troszkę lżejszy niż MAC, ale działa po prostu idealnie, także jak szukacie czegoś dobrego, a dość taniego, to naprawdę polecam. Jeśli chodzi o pudry, to mam tutaj dwóch ulubieńców. Jeden z nich, którego nie mam przy sobie, bo już mi się skończył, to jest puder sypki z Kobo, Kobo Translucent Powder. On jest po prostu rewelacyjny i ja na pewno do niego powrócę. Także jeśli chodzi o pudry sypkie, to jest puder, który najbardziej mi się sprawdził w zeszłym roku. Jeśli chodzi zaś o pudry w kamieniu, to oczywiście używałam mojego ulubieńca wszechczasów, czyli Rimmela Stay Matte, ale on jest tak dobrze znany, że moim zdaniem nie ma sensu o nim więcej mówić. Natomiast puder, który bardzo mi się dobrze sprawdził, a mało się na niego temat słyszy, to jest puder z Miss Sporty, czyli to jest coś równie taniego, jak nie tańszego niż Rimmel. To jest Miss Sporty So Matte Instant Matte Finish. I on jest biały. On jest, słuchajcie, rewelacyjny, on absolutnie nie zostawia białej powieki na twarzy, zresztą możecie to widzieć, bo ja, tak jak mówię, wszystkie produkty, które dzisiaj Wam pokazuję, zostały użyte na mojej twarzy, poza jednym, ale o tym Wam powiem. Więc tak, ja naprawdę ten puder polubiłam, on nie matuje takim płaskim matem, natomiast jednocześnie ta skóra jest rewelacyjnie zmatowiona. Utrzymuje się dość długo, natomiast pamiętajmy, że ja mam suchą skórę, więc... Ale pamiętajmy, że mam skórę suchą, więc u mnie większość pudrów matuje dobrze. Natomiast ważnym punktem, jeśli chodzi o pudry u mnie, to jest to, że on nie wysusza i nie podkreśla suchych skórek. Także naprawdę polecam. Mam tutaj duet do brwi. Chciałam na początku wybrać coś jeszcze, coś, wiecie, takiego nie na co dzień, a bardziej od wyjścia. Ale jak tak sobie później przemyślałam, to tak naprawdę używałam przez 90% czasu tego. I jest to mój żel z Catrice, o którym na moim kanale było już mówione po prostu do bólu. Także jeśli ktoś mnie ogląda, to na pewno już ten produkt zna. I to jest Everlane, nie Everlane, Catrice Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel. Ja mam go w odcieniu tym ciemniejszym. Wiem, że jest też jaśniejszy. Kiedyś nie było, kiedyś był tylko ciemniejszy i przezroczysty, także uważajcie, bo ja ostatnio prawie kupiłam ten dla blondynek, a on jest stanowczo dla mnie za jasny. To jest mój Holy Grail. Jeśli ja bym miała wybrać jeden produkt do brwi, to byłoby to. On jest dla mnie po prostu niezastąpiony, ma idealną szczoteczkę, idealną konsystencję, idealny kolor, super się utrzymuje, rewelacyjnie trzyma te włoski w ryzach. Ja po prostu jestem zakochana w tym produkcie i nie widzę, żebym zamieniała go na inny. Ja jasne sobie tam czasem używam innych, no bo jednak, wiecie, w tym świecie kosmetyków lubię sobie buszować i sprawdzać nowości, ale zawsze powracam do tego i stoję za nim murem.
I druga rzecz, którą chcę Wam polecić, to jest kredka z AliExpress. Taka różowa w kropki. Jest ich pełno. One kosztują kilkadziesiąt pensów, bo ja kupuję w pensach, około 60 pensów. To jest jej kolor. To jest kredka woskowa. Ta kredka jest po prostu rewelacyjna. Ja już mam chyba trzecie opakowanie. Niestety czasem nie trafia się z kolorem, więc ja zamawiam najczęściej dwa kolory różne i ten, który mi nie odpowiada, po prostu oddaję którejś znajomej. Ta kredka jest niesamowicie wydajna. Na pewno bardziej wydajna niż ta z Benefitu, która kosztuje około 18 funtów i o wiele szybciej jakby się kończy. Ja ją uwielbiam, także naprawdę polecam. Wiem, że można ją też dostać na eBayu. Więc tak, zakochałam się w produkcie Kobo, to jest Kobo Professional. Nie pamiętam dokładnie nazwy, bo już się starła, ale to jest numerek 311 Nubian Dessert. I powiem Wam, że jak widzicie, tutaj już mam denko. Niesamowicie wydajny produkt, bardzo dobrze napigmentowany, w ogóle się nie pyli. Rewelacyjnie wygląda na twarzy, łatwo się blenduje, łatwo się nakłada, super się utrzymuje, nie robi plam. Po prostu rewelacja. I wiem, że czasem jest na potężnej promocji, bo dajecie mi znać raz na jakiś czas, że jest na przykład za 11 zł, także naprawdę polecam. Jeśli chodzi o policzki, to miałam tu dość duży wybór, bo w 2017 na nowo zakochałam się w różach, ale różem, który chyba najbardziej skradł moje serce poza moim ulubieńcem z Essence, o którym już nie będę mówić, bo też o nim po prostu trzeszczę wszędzie, to był ten róż Specify Glow Touch Compact Blush. I to jest odcień 040 Touch of Rose. Wydaje mi się niestety, że ten odcień jest wycofany, natomiast te róże nadal są. I to jest po prostu rewelacyjny róż. On jest świetnie napigmentowany, bardzo łatwo się i przyjemnie z nim pracuje, totalnie nie robi plam, nie ściera się, równomiernie się nakłada, no i ten kolorek i ta trwałość, po prostu coś rewelacyjnego. Pecwa jest dostępny w Hebe, także polecam. Jeśli chodzi o rozświetlacze, miałam naprawdę dużo ulubieńców. Naprawdę dużo fajnych rozświetlaczy w tym roku znalazłam. Jednak nie mogłam być nie fair i nie pokazać tego. To jest paletka ze Slika Soulcitize. Nie wiem, czy tak się ona nazywa. Natomiast to jest właśnie ta paletka. Ona ma trzy pudrowe i jeden kremowy rozświetlacz. Jak widzicie, mam już spore denko, a one są mega wydajne. Mam ją też dzisiaj na twarzy, na policzkach. Uwielbiam, uwielbiam. Na pewno kupię sobie niedługo ponownie... Na pewno kupię kolejne opakowanie, jak tylko to mi się skończy. Używałam innych rozświetlaczy, tak jak mówię, i lubiłam bardzo dużą ilość, ale to jest jednak coś, co nadal skrada moje serce już od prawie 2 lat. Także bardzo, bardzo polecam. I następnie oczy. Zacznę może od czegoś, czego dzisiaj na oczach nie mam, ponieważ ja dzisiaj idę do pracy i nie mogłabym tego nałożyć na oczy, bo to za bardzo się błyszczy. Natomiast jest to moja folika z Makeup Revolution w odcieniu Rose Gold. Ja miałam ją... bardzo dużą ilość razy i mogliście ją zobaczyć na oczach w akcji też kilkakrotnie. Miałam ją na Tokyo Hotel, miałam ją na Openerze, miałam ją gdzieś pomiędzy na filmikach. Bardzo ją lubię, to jest po prostu najbardziej błyszcząca się tafla na świecie. Ja ją używam bez tych kropelek, które są dołączone do opakowania. Czasem ich używam i faktycznie ten błysk jest trochę mocniejszy i łatwiej się je aplikuje, ale na co dzień po prostu jakoś, nie wiem, nie mam do tego głowy. To jest po prostu rewelacja. To jest taka jakby trochę pianka. To ma taką konsystencję pianki, że jak wbijecie palec, to ten palec wam się zatapia. Coś po prostu pięknego i utrzymuje się genialnie, kosztuje grosze, także muszę się rozejrzeć za innymi kolorami. Kolejna rzecz, to jest coś, co mam na oczach, to jest paletka Kylie. Ja samą Kylie, no nie przepadam za jej osobą, natomiast lubię jej kosmetyki i wiem, że ma zwolenników i przeciwników ta jej linia. Tak, uważam, że są drogie, natomiast... uważam, że są dobre i są godne swojej ceny i uważam, że gdyby nie było to faktem, że wydała to Kylie, to nikt by aż tak nie narzekał na tą cenę, bo nie ma osób, które aż tak narzekają na Jeffrey'ego Stara, który też ma drogie kosmetyki, a na Kylie, przez to, że to jest Kylie, jest trochę większy niestety szał z tym, że mogłaby zrobić tańsze. Jasne, mogłaby, ale tak jak kiedyś już mówiłam, to jest jej wybór, także... tak, ja tą paletkę używałam bardzo często i naprawdę się z nią polubiłam. Na pewno w tym roku kupię sobie tą The Burgundy Palette od niej.
Jak widzicie, jest ona troszeczkę już dobita. Te cienie są rewelacyjne. Super się z nimi pracuje, super się je blenduje. One są bardzo dobrze i mocno napigmentowane, więc nie potrzeba dużej ilości, żeby zrobić nimi makijaż, przez co są też bardzo wydajne, więc z pewnością w tym roku używałam tej paletki bardzo często. Używałam również innych paletek, ale zdecydowałam, że będę wybierać po jednym, jakby po jednej rzeczy z każdej kategorii, bo inaczej bylibyśmy tutaj do jutra. Jeśli chodzi o eyeliner, to odkryłam perełkę dzięki Tati z Tati Glam Guru. Wydaje mi się, że taki jest imik. I to jest Essence eyeliner wodoodporny. On jest tani, po prostu jak barszcz. Jest rewelacyjny, łatwo się go aplikuje, nie rozmazuje się, jest faktycznie wodoodporny. I tak, powiem wam, że zastąpił moje droższe eyelinery i jest po prostu rewelacyjny. Kreski rysuje się nim po prostu w 2-3 minuty, także naprawdę, naprawdę polecam. Szczególnie wydaje mi się, że będzie on również fajny dla osób początkujących z kreskami. I następnie pomadka. Pomadkę też mam dzisiaj na sobie i mówiłam co prawda o nich w ostatnich ulubieńcach, ale to jest to rzecz, po którą sięgałam bardzo, bardzo często w tym roku. I to są pomadki z Max Factora. Te, które przychodzą w takim duo zestawie z pomadką i tym takim specjalnym balsamem jakby na usta, które aplikujemy po. Ja mam dzisiaj na sobie kolorek 190. Polecam. One niestety są dość drogie, ja zdaję sobie z tego sprawę, dlatego najczęściej ja kupuję je albo w Polsce na minus 50 w Rossmanie, albo tutaj jak one są na jakiejś przycenie. Ale naprawdę polecam, utrzymują się rewelacyjnie, nie wysuszają ust, świetnie zastygają, ścierają się po, powiedzmy, powiedziałabym po 6 godzinach, 7 widać lekkie starcie, ale ścierają się równomiernie, można je reaplikować, także naprawdę, naprawdę polecam. I mam tutaj, słuchajcie, ostatniego ulubieńca, bo nie będę tu mówić ani o... o czym? Ani o piosenkach, ani o ciuchach, ponieważ byłoby to za długie. Natomiast mam tutaj perfumy. To są perfumy z Pull & Bear. Ja mam tutaj dwa różne zapachy, dwie wersje zapachowe. Mam tutaj New York i Los Angeles. Powiem wam, że ja je uwielbiam. One mają idealny rozmiar, bo tutaj jest 20 ml, więc świetnie sprawdzają się do torebki. Mają super zapachy, bardzo długo się utrzymują, fajny mają design, nie kosztują dużo, także naprawdę polecam. Jeśli miałabym wybrać jeden z nich, to chyba wolę Los Angeles, ale oba są świetne. Wydaje mi się, że jest ich trochę więcej niż te dwa. Natomiast tak, to był hit tego roku i zresztą oba mam już na wykończeniu, także... To jest, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o ulubieńców tego roku. Dajcie mi znać na dole, co było waszym ulubieńcem, czy może coś się pokryło, bo jestem ciekawa, czy któreś z tych rzeczy, które ja wam pokazałam, również wy lubiliście w zeszłym roku. Więc tak, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie koniecznie kciuk w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam serdecznie do subskrypcji, żeby nie ominąć żadnego mojego filmiku. Możecie również kliknąć dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienia o każdym nowym filmie. Tak, więc ja dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Życzę wam miłego dnia i widzimy się w następnym filmiku.